tak inne miały uzbierać, a zrobić powierzchni, jeżeli to były gminne, chodniki, a więc próbowały w sposób obiektywizować sposób podziału tych środków. Natomiast nie wnikając głębiej we wskaźniki, czy też te czynniki, które decydują ostatecznie w przypadku tego podziału tych kwot na poszczególne dzielnice, warto jedną rzecz zaznaczyć dla nas kluczową. To jest propozycja, która w stosunku do wszystkich dotychczasowych daje nam więcej środków finansowych, a więc takiego punktu widzenia interesu partykularnego naszej dzielnicy, to warto ją poprzeć, bo wiadomo, że każda dzielnica patrzy swoimi interesami. O Radzie Miasta prezydencją od tego, żeby wnieść się te interesy dzielnicowe, jest to trzeba decydować. Naszą rolą jest to, żebyśmy wchodzili jak największej liczby środków do naszej dzielnicy. No i to jest propozycja, która zakłada, że uzyskamy środków przy podziale, jeżeli kwota podziału na wszystkie dzielnice będzie wynosiła 18 438 tysięcy, nasza dzielnica otrzyma 828 tysięcy. Natomiast dotychczasowe propozycje, które pojawiały się z Zgidy, mówiły o kwotach 607 tysięcy, 761 tysięcy, czy ostateczne, bo ostateczna kwota, jaka została przegłosowana na spotkaniu z Zgidą, z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa i z przewodniczącymi, przyznała ostateczna decyzja, przyznawała nam kwotę 674 tysięcy. To jest propozycja nowa z Zgidy, która jest 828 tysięcy, a więc prawie o 105 tysięcy więcej, więc warto było, abyśmy to poparli. Oczywiście ostateczna decyzja należy do prezydenta, natomiast to jest to rozsądne rozwiązanie dla nas optymalne. Natomiast chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. To jest kwota, która wynika z podziału 18 milionów. Natomiast musimy pamiętać też wcześniej, kilka lat temu, kiedy jeszcze mieliśmy zadania inwestycyjne, takiej jakby osobnej kuli, gdzie niektóre dysponowały kwotą wysokości 25 milionów. Wszystkich 7 milionów złotych w ciągu tych lat dzielnicy stracili. Natomiast jest to warto o tym powiedzieć z tego względu, że dzisiaj też Skarbnik Miasta oczekuje od nas zachowania tych proporcji 35-65 inwestycyjne bieżące, no bo wiadomo, że inaczej inwestycyjne wlicza się do budżetu i następnie inaczej oblicza się zadłużenie miasta, które ostatnio się odbiło w tej kwocie 60% ustawowej. Natomiast no, inwestycyjne środki już nam zdjęli kiedyś, więc teraz jeszcze raz mam inwestycyjne już w ramach mniejszej puli. Tak, to jest tutaj taka dosyć dziwna sytuacja, natomiast no, jest to propozycja na chwilę obecną optymalna w tych warunkach, także warto ten wariant poprzeć i taką tyle jako zarząd proponujemy opinię pozytywną. Tyle do opinii z mojej strony. Otwieram dyskusję, czy są w tym punkcie jakieś zgłoszenia dyskusji. Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, więc jestem, że uchwała została.